Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Dzisiaj moim i waszym gościem jest człowiek chyba, którego przedstawiać nie trzeba. Witaj Adamie, kłaniam się serdecznie. Adam Klimek, jednak się przedstawię. Tak, jednak tak. Adamie, jesteśmy po programie, wszyscy widzieli samochód. Pierwsze pytanie, które muszę ci zadać obowiązkowo. Jakim cudem zmieściłeś się w budżecie 70 tysięcy złotych? Jak wrzuciłem filmik z swoim samochodem, lista komentarzy opiewa na kilkaset różnych opinii i tam przewija się jedna kwestia. Nierealne jest zrobienie takiego samochodu w takim budżecie, jaki macie założony. Jak macie, czyli pamiętajmy, że raczej dotyczy to mojej konkurencji, niż mnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o w ogóle koszt, to co zawsze chciałem robić, czyli taką transparentność. Te nasze kosztorysy są pod każdym odcinkiem podsumowane, warto to podsumować. Z rzeczy, które dostaję za mniejsze pieniądze, staram się zawsze tłumaczyć. Dla przykładu, okleina jest rzeczą darmową, którą dostałem od mojego super kolegi, z którym się znamy kupę lat, i on już nie okleja samochodu, więc to nie jest kwestia, że on się potrzebuje zareklamować, bo on okleja samochody. Nie, on tego nie robi. Czysta sympatia. Nie wszyscy muszą to oklejać, tak? Na przykład dostałem mega ceny na choćby klimatyzację od Dometika. No właśnie. Ta cena wynika z tego, że oni też chcą pokazać to swoje urządzenie, natomiast nie każdy też tą klimę musi montować. Natomiast co do budowy, czyli przeróbki, wszystkie modyfikacje, wykończenie, to są 100% tych cen i jeżeli ktokolwiek ma ochotę, zawsze do tego o tym mówię i zachęcam, proszę napisać, ja Wam dam konkretne namiary na choćby firmę, która zajęła się izolacją, tak? Czyli sprzedała mi izolację. Jest to firma z Warszawy, izolacja genialna. Korek mam z Poznania, ta cena jest taka sama dla wszystkich, tak? Panele te, choćby tapicerowane, to nie jest tapicerka, którą robi mi tapicer za tysiące złotych, tylko to są panele, które się kupuje w Castoramie, tak? Ja pokazałem, jak one wyglądają w zestawione. Jest fajnie. To, że robiłem na przykład na aluminium, bo też niektórzy mówi, a czemu nie na takiej płycie sandwich, w której się buduje przecież, że pan się nie znasz, no? Tak. Prawda jest taka, że nie mam takich zdolności jak część z Państwa i z tych płyt ja się bałem budować na przykład zabudowy toalety. Mówię, a co będzie, jak się oprę i wypadnę, tak? Co będzie, jak coś mi się połamie? Więc stwierdziłem, że najprościej dla mnie jest zbudować aluminiowy stelaż, obkładam go wtedy albo sklejką, albo choćby panelami i sprawa jest czysta i stabilna, tak? Aluminium jest lekkie, łatwo się obrabia, nie koroduje, same plusy, więc pokazałem chyba taką wariację pod tytułem zrób to sam, bo jestem przekonany, że większość osób sobie z tym poradzi. To nie jest lot w kosmos, on jest bardzo czasochłonny, to trzeba o tym sobie powiedzieć wprost, ale również trzeba powiedzieć to, że ja mam bardzo niewielkie zdolności manualne, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, żeby tam, nie wiem, dziergać coś, wyszywać, coś tam dopracowywać. Nie jestem zegarmistrzem, tak? Meble zrobiłem najprostsze, jak się da, czyli narysowałem sobie na kartce, zwymiarowałem swój projekt, który miałem w głowie, poszedłem do firmy, która po prostu wycięła mi to, wiesz, na CNC, i zalaminowała. To jest żaden problem. Każdy może zrobić. Ale jednocześnie potwierdzisz, że zrobienie takiego samochodu dla normalnego Kowalskiego w takim budżecie nie jest realne, czy jednak dalej... Na pewno mój projekt gwarantuje Wam, że jest realny w 100%. Jeżeli chodzi o mój projekt, bo w tej materii wiem dokładnie, ile wydałem pieniędzy, tym bardziej, że te pieniądze nie spadają z nieba. To nie jest tak, że my mamy 70 tysięcy, ale mamy ekstra 50 tysięcy czy tam ileś, żeby sobie dołożyć. Tak? To, że ktoś dokłada ze swoich, to oczywiście jest kwestia już potem innych korzyści, które są dla mnie. To nie są dla mnie korzyściami, tak? Zrobiłeś duży research. Na tych początkowych odcinkach było widać, że odwiedziłeś markę polską, Globetraveler, chociaż widziałeś fabrykę. Przygotowałeś się tak odpowiednio do tego projektu? Zawsze jest tak. Część ludzi mówi, ale po co jeździć? Słuchajcie, cały czas się uczymy i róbmy to. Mamy wielu specjalistów w Polsce. Zapytajmy, oni się chętnie dzielą wiedzą. Przynajmniej ja mam takie spostrzeżenia, że gdziekolwiek nie pojadę, czy to będzie tokarz, ślusarz, czy człowiek od mebli, to pytam, słuchajcie, a jak to rozwiązać? A czy na pewno ta płyta jest dobra? A czy ta firma na przykład robi dobrą, nie wiem, dobrą pompę wody? Pytam takie rzeczy, no bo pieniądze są jedne, a ten samochód jest pojazdem, którym będę podróżował. Więc nie będę sobie robił kuku, budując coś, co wygląda w telewizji ładnie, a zupełnie nie jest w stanie nigdzie pojechać, tak? Więc to był dla mnie taki cel, żeby pokazać tych ludzi, bo mamy w Polsce świetnych fachowców, naprawdę niepotrzebnie mamy jakieś takie
chyba narodowe takie, tak. takie naleciałości, wiesz, naleciałości tak, że tak, u nas tak. to jednak jest bida. Mhm. Jesteśmy naprawdę super narodem i musimy też tego się trzymać, a jednocześnie robimy fajne, fajne rzeczy, bo to, co choćby robi Elkamp, tak? Mhm. To nie są produkty, których trzeba się wstydzić, naprawdę. Są popularne w całej Europie, są prawda? W całej Europie popularne. W Polsce możemy mówić, a tam przerabiają jakieś busy. Nie, no to już jest fabryka, która się będzie rozwijała, bo wszystko to wskazuje. Ludzie, których spotkałem, to są ludzie, którzy cieszą się tym, co robią, są dumni z tego, co robią i to jest dla mnie najważniejsze. Tak? Jeżeli ja spotykam człowieka, który na przykład, nie wiem, czasami kupuje części samochodowe i pytam wprost, bo są jakieś tam zawieszenia skomplikowane, no wie pan, tak różnie mamy, no nie mamy zbyt dużo reklamacji, to nie zachęcę. Tak? Jeżeli ci ktoś powie, słuchaj, do tego twojego projektu takie zawieszenie będzie ok, musisz takie amory wybrać, no to jest czytelna informacja, ale tego ci nie powie ktoś, kto dzisiaj sprzedaje zawieszenia, a jutro sprzedaje na przykład, nie wiem, opony albo kwiaty, tak, ogrodowe. Jak ktoś produkuje i ta praca rąk jest widoczna, to takich ludzi trzeba słuchać. A co z wagą? Bo ty też przyłożyłeś do tego dużą kwestię. Kamperwany są przeważone, w ogóle kampery są przeważone. Tak. Bardzo często się zdarzają. Ważyłeś każdy, dosłownie każdy element. Strasznie mi się to podobało, zwróciłeś na to uwagę. Jaki jest ostateczny wynik wagowy i dlaczego w ogóle o tej wadze tak, skąd naleciałość? Dlatego, że ja jestem kierowcą, który ma prawo jazdy B, C, E i tak dalej, tak dalej. Więc jakby od samego początku wiedziałem, choćby z tego, że swego czasu wypożyczałem kampery różne. I one zawsze były przeważone. To były fabryczne zabudowy. Oczywiście. Fabryczne zabudowy, które na przykład miały masę własną 3300. To nie jest tajemnica, słuchajcie, no tak, tak jest, tak? Część osób jeszcze nawet się cieszyła z tym, że jest projekt ustawy, która rozszerza prawo jazdy B do 4,25, tak? Tak, 4,25. Tak, ale pamiętajmy, że to chodzi tylko i wyłącznie o samochody elektryczne i hybrydowe, bo one zaczynają dużo, dużo ważyć. Nie rozszerza to takich pojazdów. I teraz, dlaczego ważyłem? Dlatego, że mam też dużą świadomość ograniczeń mechanicznych. Jeżeli mój samochód ma 1250 ładowności, to trzeba myśleć o tym, że w obrębie tej masy jest 100% bezpieczny. Będzie stabilny, będzie hamował, te układy są wydajne. Ale jeżeli włożę do niego 2000 kg, to niestety musimy zmodyfikować wszystko. Od opon, poprzez piasty, bo często nie wytrzymują łożyska, ale i hamulce, amortyzacje. No to trzeba mieć tą świadomość. Więc dlatego ważyłem te elementy główne, bo nie sposób wszystkiego zważyć, to trzeba sobie powiedzieć. Kleje, śruby, nity, tego nie ważymy, bo tego się nie da chyba tak do końca zważyć. Ale wiedziałem, że w pewnym momencie albo rezygnujesz z czegoś, tak, czyli z ilości szafek, z ilości jakichś tam udogodnień, na rzecz właśnie masy. I ta masa obecnie zamknęła się na 3225 kg. Całkiem nieźle. No właśnie, bardzo dziękuję, bo niektórzy... Jak na takie auto oczywiście. Jak na takie auto, bo auto jest ogromne i to też trzeba sobie porównać te samochody. Więc to wciąż jest na granicy gdzieś tam faulu, jak to ja to mówię, czyli do tego 3,5 tony już jest bardzo blisko. Mam ciężarówkę, więc te 10% mogę przeładować, 10% ładowności oczywiście mogę przeładować oficjalnie. No i te samochody są i będą trochę przeważone, natomiast ja też inaczej się do tego przygotowuję. Ja już to mówiłem, nie rozumiem ludzi, którzy na przykład robią zakupy u siebie w domu i załadowanym autem cisną gdzieś tam do miejsca docelowego. A czemu nie kupić tych rzeczy na miejscu? Na miejscu. Ale jednocześnie podkreśliłeś, że jak kampera dla siebie będziesz robił, to powyżej 3,5. Tak, bo na pewno sobie tym samochodem będę chciał chwilkę pojeździć, natomiast biorąc pod uwagę różne czynniki, między innymi to, że coraz bardziej potrzebuje samotności, czyli potrzebuje takich dzikich, dziwnych miejsc. Zdecydowanie kupuję amerykańską ciężarówkę, możliwie najprostszą w budowie, żeby była możliwie bezawaryjna i buduję wszystko powyżej 3,5 tony, bo to ma sens. Ma to sens. Ma to sens, no słuchajcie, bo oczywiście możemy mówić o tym, a czy to, czy tamto. Prawda jest taka, że na takim kempingu na dziko potrzebujemy wszystkiego. I tych rzeczy jest całkiem sporo. Na pewno bym przebudował ilość wody. Tu mam 128 litrów, więc jest to wynik dobry, jeżeli chodzi o czystą wodę, bo wiem, że konkurencyjne fabryczne nawet nie mają takich pojemności. Tak. Ale z kolei no, na dłuższy pobyt za mało. Tak? Czego nie widzieliśmy w telewizji? Bo telewizja kłamie. Słuchajcie, masy rzeczy nie widzieliście, bo ciężko zmieścić w tak krótkim programie wszystko. Telewizja stara się być dynamiczna, być sexy, być atrakcyjna i myślę, że ten program taki jest, ponieważ oglądalność jest mega, ale też
odzew ludzi jest gigantyczny, dostaje dużo wiadomości. No właśnie, ja słyszałem na ten temat, że ta seria, ten sezon była bardzo popularna. Zresztą to też mówiliście w materiałach. I pandemia, karawaning. Złożyło się parę rzeczy. Prawda? Najlepiej się oglądało chyba. No i jednocześnie myślę, że Polacy, podobnie jak wiele lat temu, odkryli stare samochody, gdzie też miałem swoją cegiełkę w tym rozwoju, tak teraz chyba odkryli karawaning. I on wraca. Na nowo. Chociaż może nie w tej formie powinien do końca być, ale no, na chwilę obecną wiemy, że tam stróżówki pojechały na wczasy. To tak się już mówi, trochę może kogoś tam obrażając albo nie, ale no, karawanik jest fajny. Niekoniecznie może w Polsce. Ja w Polsce nie upatruję tu jakichś wiele miejsc. Są miejsca, które na pewno odwiedzę, zresztą wielu tam też moich widzów wskazało mi ciekawe lokacje, które warto odwiedzić. Ale chciałbym ten karawanik móc uprawiać. To się oczywiście wiąże z jakimś tam zasobem, portfelem, bo to jest inna forma spędzania wolnego czasu. Nie znaczy tańsza, tak? Jasne. Nie możemy tego łączyć. Taniość to nie karawanik. A skąd pomysł, powiedzmy, żeby odgrodzić szoferkę od części mieszkalnej, bo na to też zwracali uwagę nasi czytelnicy, że nie ma tej komunikacji. Że nie ma komunikacji. Powodów jest kilka, ale powiem Państwu dwóch najważniejszych. Pierwszy, który już jest, to jest projekt ustawy już w Sejmie, który mówi, że osoba, która zmieniła przeznaczenie samochodu, czyli ciężarowego, na osobowy lub specjalny, no będzie musiała zapłacić akcyzę. Oj tak. I to wstecz. Elektryzuje to naszą branżę. Elektryzuje to branżę, bo kwoty są niemałe. Te samochody mają silniki powyżej 2 litrów, więc nie wchodzimy w łagodną akcyzę, tylko jest z gruby rury uderzenie. Druga rzecz, dla mnie dosyć istotna, to prędkość. Jeżeli będę chciał jechać na Chorwację, to jest różnica pomiędzy 80 a 120. Między 80 a 140. Tak? No to już jest ta rzecz. Kolejna rzecz, którą wiem już od ludzi, którzy jeżdżą camperwanami, to że na przykład takiego wypasionego kampera wygonią z centrum miasta, z parkingu. Zdecydowanie. Tego busa będą mieli problem, tak? Czy go wygonić, czy nie, bo nie wiadomo, czy to bus, czy to, no chociaż ta markiza trochę go zdradza i to, co na górze. Natomiast już to nie jest tak, że on rzuca się w oczy z kilometra i ktoś ma ochotę nam wlepić mandat za to, że był zakaz, a my jednak żeśmy wjechali, tak? Więc to były takie czynniki. Natomiast ważniejszą kwestią to było to, że mając ograniczony budżet, każdy może spróbować. I wiele osób robi to z większym czy też mniejszym skutkiem. Do tego zachęcam, żeby jednak sobie coś robić, bo samo budowanie dla budowania, dla biznesu nie ma sensu. To mówię od razu. Gdybym opierał się tylko biznesowo, to z całą pewnością nie kupiłbym tego samochodu i go nie robił. Chociaż jest idealny i ciężko znaleźć kampera, który jest dopasowany do ciebie. Bo podobnie jak wnętrze. To wnętrze jest mega fajne, dla mnie przytulne, jest takie neutralne. Ono mnie nie zawłaszcza mną. A biorę na przykład niektóre rozwiązania gotowe i mówię, Boże, szafeczek miliony, jakieś kolory przedziwne, różowe. To mi się nie podoba. Tak? Mm-hmm. Nie jestem może jakimś tam specjalnie designerem wnętrz, ale to wnętrze mi się mega podoba i jest naprawdę skrojone na moje potrzeby. Nie ma szafek wiszących, gdzie mogę uderzyć się w głowę. To też nie jesteś niską osobą, więc no nie. Wiesz, jak to wygląda. Doceniam tą wysokość. Powiedzmy jeszcze kwestia taka, jak dużo w tym samochodzie budowałeś sam. Czy masz jakąś ekipę, która ci pomagała? Jak to wygląda? To tak właśnie niektórzy myślą, że ja jestem taki Ada Słodowy i stoję tutaj z laserem, wskaźnikiem laserowym i... Tam. Ja tylko przychodzę, markuję scenę i też niektórzy piszą w komentarzach, no bo tam pan oddaje do różnych fachowców i tak dalej. No, słuchajcie, wykorzystując magię telewizji, mogę wam pokazać, że wszystko robię sam. Ale zwyczajnie w świecie nie jestem takim człowiekiem i to mi w ogóle nie pasuje. Jak każdy z was, mam pewne ograniczenia i na przykład nie widzę sensu cięcia gdzieś tam jakąś wyżynarką mebli, skoro mamy dzisiaj CNC, skoro możemy to zwymiarować, zrobić to bardzo ładne łączenia, takie jak chcemy. Nie widzę również sensu w lakierowaniu samochodu u siebie pod domem czy w garażu, bo jak przyjdzie smutny pan z ochrony środowiska, to nam wlepi tyle kasy, żebyśmy sobie kupili całkiem porządnego kampera. Tak, to jest kolejna rzecz. Ważniejsze jest też to, że te pojazdy moje, przynajmniej tak zawsze je oceniam, to są pojazdy prawdziwe, to nie są pomniki, które mogą stać na wystawie i zawsze dbam o taką kwestię techniczną i o to, żeby one były naprawdę długowieczne.
więc zawsze się z tym bawię. O tym samochodzie też nie powiedziałem wielu rzeczy, między innymi to, że jest pozbawiony korozji, bo jest to wersja bardzo dziwna, bez bocznych drzwi suwanych i ona była produkowana przez Mercedesa na innej linii technologicznej niż pozostałe Sprintery, po to, że firmy, które są na świecie i modyfikują na przykład te Sprintery na autobusy, wykorzystywały te bazy. Ale to sprawia, że ta inna linia technologiczna lepiej zabezpieczyła antykorozyjnie samochód. Ja mam Lawetę, która jest 6 lat młodsza, jest w znacznie gorszym stanie, więc na każdym elemencie jest korozja. On był brzydko polakierowany, ale jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi o korozję, nie ma żadnego z tym problemu. To też taka rzecz dosyć istotna, jak się kupuje samochód, żeby nie kupić pierwszego, lepszego busa. Bo z mechaniką to czy nie ty, czy kolega to jakoś ci pomoże. Z naprawą nadwozia, oprócz jakby kasy, trzeba mieć też umiejętności. Tak? Mówimy o obciążeniach, mówimy o bezpieczeństwie naszym, tak. O różnych kwestiach związanych choćby, co będzie, jak uderzymy w coś, tak? Jak nałożymy dużo kitu, to czy to nie będzie potem wstawało, nie będzie kordowało pod spodem. No dużo takich tematów jest, myślę, dosyć trudnych i tak naprawdę, jeżeli ktoś nie chce tego zrobić zajawkowo i mieć swojego ukochanego kampera, to znacznie łatwiejszym projektem, w moim odczuciu, jest kupienie uszkodzonego. I naprawa. I naprawa. Mhm. 100% bezpieczeństwa, wiele rozwiązań, które się robi fabrycznych jest naprawdę dopieszczonych. To są genialne rzeczy. Prosta rzecz, zawiasy, słuchajcie, do mebli. I wiesz, zamknięcia, to raz, że kosztuje, dwa, że no, nie jest to takie oczywiste. Instalacja elektryczna, jak ktoś nie ma o tym pojęcia, to trochę to spaprzę. Ja tą instalację rozbudowałem do granic możliwości. Naprawdę. Naprawdę. To widzieliśmy, nie? Jak przykładałeś. Nie widzieliście nawet 1/10 tego, okay. Co powinniście okay. zobaczyć, okay. Ale choćby nawet system zabezpieczeń fotowoltaicznych. Wiecie o tym, że taki panel nie jest do końca taki fajny, bo on jednak jest niebezpieczny, tak? Jak go zabezpieczyć? No część ludzi zwyczajnie tego nie robi. Po prostu włączy to na stałe. Urządzenia, które de facto zabezpieczają taką instalację, no, wymagają oczywiście uziemienia. Kampera ciężko uziemić. Nie? No, żebyśmy bili sztyce na kempingu, jeszcze mierzyli, czy faktycznie mamy uziemienie. Więc do końca nie da się tego zabezpieczyć, ale zwykłe bezpieczniki, takie topikowe, które się przepalają, no, muszą się w takim układzie znaleźć. No, bądźmy realistami, tak? To się musi znaleźć. Musimy też pamiętać o napięciu DC, że no, dosyć złożone jest. To nie jest takie oczywiste, że mamy 12 V i będziemy sobie lawirować. Jeżeli pompa wody jest w drugim końcu, to zwiększmy średnicę przewodów zasilających. Pompa będzie miała lepszą pracę, wydajność, nie będzie się męczyła, nie będzie się grzała. To są takie rzeczy, które warto, myślę, o tym mówić, pokazywać. Ta elektryka to w ogóle taki twój konik, prawda? Bo na przykład akumulatory. Czym one są? Podobno jesteś pierwszym testerem tego typu akumulatorów. Tak. Dostałem to od koleżki, Mr. Akumulator, polecam jego też kanał na YouTubie. Dużo wiedzy, jeżeli chodzi o akumulatory. To są akumulatory, które ponoć mają troszeczkę wyprzedzić swoich poprzedników. To są akumulatory z grafenem, który tworzy w połączeniu z całą konstrukcją nieco większą zdolność do absorpcji, szybciej się jakby ładuje, a jednocześnie ma większą możliwość oddania tego napięcia. Ten grafen, który jest takim magicznym tutaj pierwiastkiem, pełni rolę kondensatora, a przynajmniej tak to się w nauce zwykło o tym mówić. I to on będzie tutaj takim elementem dominującym. Dla mnie parametry, żeby nikogo nie zanudzać, najważniejsze to ilość cykli wyładowania i ładowania. Pamiętajcie, standardowo około 700. Tak, 500-700. Tak, jak kupimy taną baterię, to pamiętajmy, że ona de facto dosyć szybko się zużywa. Zgadza się. To, co na przykład wędkarze mają zawsze problem, czy kupować do głębokiego wyładowania, czy wziąć z samochodu swojego. No, możecie z samochodu wziąć, ale nawet w waszym samochodzie, jeżeli nie jest to AGM, tylko zwykła bateria kwasowo-ołowiowa, to każde wyładowanie skraca drastycznie jej żywotność. I po kilku sytuacjach, gdzie, nie wiem, auto stoi nieodpalane przez... ludzie mają takie samochody, że nie jeżdżą. To akumulator po roku czy po półtora roku niestety ma posypaną płytę i jest do wyrzucenia. A to jest kasa konkretna. Dla mnie te baterie miały według zapewnień producenta wytrzymać 6000 cykli. Więc sobie wziąłem pod uwagę, że jest to jednak produkt chiński i że może tam jest trochę marketingu. Mówię, no niech mi wytrzymają 3000 cykli. To jest i tak 5 razy więcej niż zwykła bateria, którą też trzeba zapłacić krocie. Te baterie nie będą zbyt drogie, mówię w cudzysłowie. Przypuszczalnie 100 amperogodzin ma kosztować około 700 zł. To nieźle. To nieźle. Ja kupiłem je, właściwie
Dostałem, natomiast wyceniłem je na 500 zł, bo to taka będzie cena hurtowa mniej więcej jego. I te dwie baterie 1,2 kW potrafią sobie wykrzesać z siebie. 1,2 kW. Tak. Niesamowite. Niesamowite. Na razie testuję je na zwykłych urządzeniach i też uczę system, bo ten system, pamiętajmy, który mam, to nie jest, że on sobie ładuje, tylko ja chciałbym, żeby on też chronił te baterie i odpowiednio je oczywiście też sformatował. Więc on się ciągle uczy, gdzie jest zero, a gdzie jest ten full. Rzeczą dla mnie też istotną to jest to, że mogę sobie wszystko konfigurować. I na przykład skonfigurowałem sobie tak system, że przy napięciu 11,6 V system mówi mi, że nie mam prądu. O. Czemu tak zrobiłem? A mianowicie dlatego, że część urządzeń 12 V można gdzieś tam obciążyć, zmniejszając napięcie, tak? Czyli wiesz, tak. Z 10 V też pompa pójdzie. Pójdzie. Ale ma ciężej, ona się będzie zużywała. Więc stwierdziłem, że na razie będzie 1,6 jako zero i wtedy już się ograniczam, tak? I czekam, aż słońce wyjdzie albo coś. Ale bardzo możliwe, że za chwilkę rozszerzę. Dam mu możliwość głębiej się wyładować. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało, jak to będzie się ładowało. Jasne. Ostatecznie głosowanie przegrałeś i to dosyć znaczną różnicą głosów. Powiedziałeś mi przed wywiadem takie fajne zdanie, mój samochód nie był medialny, nie był telewizyjny, on się dobrze nie sprzedaje. No bo nie oszukujmy się, z zewnątrz to wygląda jak zwykły blaszak, sprinter, który wozi, nie wiem, cement czy też warzywa do sklepiku, ale chciałem taki samochód mieć, czyli właśnie campervana, coś co jest busem, a w środku jednak robi wow, mam nadzieję, że tak robi. Natomiast wszystkie te rzeczy, które na zewnątrz mógłbym zrobić, no mógłbym zrobić, ale no nie w tym budżecie, to po pierwsze. A po drugie, no nie bardzo one mi to służą. Mój kolega wykonał replikę pojazdu, który był chyba w 19 roku zaprezentowany. No i to wygląda zjawiskowo, tak? No bo jak się patrzy, mój sprinter zwykły, a tutaj mamy powiedzmy Heimera, tak? Ten Heimer jest ciekawy, tylko tak praktycznie. A gdzie jest koło zapasowe terenowe? A gdzie jest bagażnik? Nie wszyscy potrzebują bagażnika, ale w moim odczuciu rzecz jest. U mnie jest całkiem spory. Tam się można wyspać. No więc terenowe opony to też jest hałas. Napęd na 4 koła bez blokad jest trochę taką atrapą napędów. No wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać Cię właśnie, jak oceniasz projekt konkurenta. Spoko, bo udało mu się to zrobić na podzespołach, których nie były montowane. Choć nie ukrywam, że wolałbym fabryczny napęd, bo w Spitalach był ten napęd. Napęd też generuje swoją masę. To nie jest plus 100 kg. Naprawdę. Nie będę tego rozwijał. Więc wolałbym raczej skorzystać z takiego napędu fabrycznego, bo jednak modyfikacja przedniej belki i paru innych rzeczy, nawet jak jest to zrobione z głową, to jest to modyfikacja. Nie oszukujmy się, do tego Was nie zachęcam, bo to są rzeczy trudne. Nie wystarczy belkę tylko obniżyć, trzeba zastanowić się, jak ona się zachowa podczas na przykład sytuacji, gdy wpadniemy w dołek. Co będzie przy wypadku. Przy parę innych kwestii warto o tym mówić, no bo część ludzi to zrobi i nieświadoma będzie po prostu eksploatowała. A to są rzeczy bardzo złożone. Tak naprawdę i to, co my robimy, nawet taka wymiana drzwi, to jest też z punktu widzenia inżynierów, no tak się nie powinno robić. No byłeś taki troszeczkę, nie? Taki, no zrobimy to, ale nie jestem zbytnio z tego dumny, prawda? Zawsze staram się gdzieś tam to połączyć. Ten zdrowy rozsądek z moją najlepszą wiedzą, jaką posiadam, żeby to z tego wychodziło coś, co jest praktyczne, co działa i co nie stworzy zagrożenia. Tak? Wymiana tych drzwi to jest naprawdę blacharska tak naprawdę. Jak dobry blacharz nie tnie, jak mu wypadnie, tylko jednak wszystkie zgrzewy odwierci i dopasuje ten element, jak tu się tu stało, no to jest super, tak? Klapę tylną zamontowałem sam, dosyć prosta rzecz, po prostu wzmocnienia pałąk, ale też trzeba wiedzieć, jak te siły rozkładają się, jak zawiasy będą chciały wyginać, czy nie będą chciały wyginać, czy potem się zmieści ta szyba. Wiesz, sporo takich rzeczy trzeba jakby przemyśleć, więc to nie jest raczej praca na wolne wieczory przed blokiem przy piwku. Tutaj trzeba się na tym skupić. Zastanowić się i mieć przynajmniej troszeczkę wiedzy, żeby to zrobić z głową. Więc biorąc pod uwagę napęd na 4 koła, świetnie, tylko karawaning
to 99% raczej... Pobyty na kempingach, na płaskich, z ułatwionym... Dojazdy również asfaltowe. Oczywiście. Więc biorąc pod uwagę to, co ja potrzebuję od mojego kampera, to właśnie bycie nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką. Wiesz, nie wiem, czy w górach gdzieś tam chciałbym się wspinać, a jednocześnie no, trzeba pamiętać, że taki napęd na no, takim terenie górzystym to raczej musi mieć blokady. Proste. Adamie, co dalej z Twoim samochodem, co dalej z Twoim życiem karawaningowym? Czy teraz samochód zostaje z Tobą, rozumiem? Tak, tak. Tak. I co, zaczynasz jeździć, będziesz dołączasz do naszej społeczności? Mam takie aspiracje i chciałbym bardzo, tym bardziej, że wiele osób, które się do mnie odezwały, no powiem szczerze, aż miło. Osoby bardzo otwarte, osoby, które oferują pomoc w każdej dziedzinie. Nawet ostatnio gdzieś tam pisałem o jakichś miejscach, które warto odwiedzić, to oczywiście dostałem mnóstwo propozycji, więc na pewno chciałbym dołączyć do tej społeczności, ponieważ tutaj widzę takich ludzi, którzy są uśmiechnięci, bo czym innym jest, jak idziesz do pracy i wiadomo, że będzie ciężko, jednak musisz dopasować tych ludzi, a tutaj każdy z nas będzie wypocząć, więc ma dobry humor, stąd myślę, że mogą być fajne relacje. W tym roku, w zależności od rozwoju pandemii, no chciałbym przynajmniej Norwegię spróbować ugryźć. Jest na to gotowy, na takie temperatury? Tak, myślę, że tak. Spróbuję to zweryfikować. Na pewno w Polsce parę miejsc, bo dostałem parę ciekawych namiarów, odwiedzę. Na początek tam pierwsze 5-6 tysięcy kilometrów zrobię sobie tak lokalnie, żebym mógł lawetą swoją podczepić lawetę i go przywieźć, jak się coś rozsypie, ale nie boję się mechaniki, nie boję się niczego innego. Bardziej zastanawiam się nad rzeczami, czym wody wystarcza, czym prądu wystarcza. Czy to wszystko działa, tak? Czy to magazynowanie tych rzeczy jest ok, czy to coś muszę przerobić. No, dużo rzeczy takich niewiadomych. No i zobaczymy też izolację. No, póki co izolacja wydaje się być najpewniejszą, bo już jedną noc mam za sobą. I świetnie zaizolowany, temperaturę trzyma genialnie, więc jest to dobre myśli. Zobaczymy. Ostatnie pytanie, plany na przyszłość. One są. Jest nie wiem, całkiem nie wiem, o ile możesz powiedzieć. Słuchajcie, jest ich cała masa. Wciąż mamy duży apetyt na zbudowanie różnych pojazdów i myślę, że choćby ten program to jasno i wyraźnie pokazał. Trzeba też pamiętać, że ograniczenia czasowe i budżetowe są ogromne. Bo to, co widzicie Państwo gdzieś w Stanach, w Wielkiej Brytanii, no to jednak to są projekty, które są 4 albo 5 razy droższe, w zależności od kursu waluty, tak? I to jest ta rzecz, że to, co kosztuje u nas 70 tysięcy, to tam musiałoby kosztować 70 tysięcy, ale funtów, tak? Na przykład, czy dolarów. To jest ta różnica podstawowa, a wiele części do szczególnie dziwnych, customowych pojazdów jednak my pozyskujemy z rynku amerykańskiego, tak, brytyjskiego, tam jest dużo rzeczy do kupienia i one tam są tańsze, u nas są droższe, o to, że nie zawsze uda się jakiś tam rabat fajny wynegocjować, plus do tego dostawa, plus cło, przecież wiadomo. Oczywiście. No i to trochę podbija nam tę cenę i trochę tam poprzeczkę stawia, ale mamy też wiele innych zalet, które oni nie mają, czyli potrafimy coś zrobić z niczego. Adamie, bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam na karawaningowej z całą pewnością się spotkamy. W tym roku się na pewno spotkamy, z całą pewnością będę chciał się też z widzami spotkać i trochę opowiedzieć o tym. Także pytajcie, piszcie, naprawdę się chętnie dzielę z wiedzą, ponieważ ja też tej wiedzy nikt mi nie ogranicza. 100%. Moi drodzy, bardzo dziękuję za materiał. Jeżeli podobał się, łapka w górę. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.